Cześć, siemanko, z tej strony Noli, witam was w odcinku, w którym będziemy zgadywać, jakim brawlerem jesteśmy. Dokładnie, mam przygotowany tutaj quiz i będziemy zgadywać sobie, jakim brawlerem jesteśmy, ale nie będę sam, bo dzisiaj będzie ze mną Sandra. Cześć wszystkim. No i jeżeli ci się taki pomysł, odcinek spodoba, to zostaw łapkę w górę, będę ci mega wdzięczny, jak ten film osiągnie na przykład 5000 łapek w górę, no bo codziennie dodaję teraz odcinki z Brawl Starsa i tak szczerze mówiąc, ciężko jest to wszystko wymyślać, więc fajnie jakbyś docenił to i zostawił łapkę w górę, wiem, że jesteś koks widzem i na pewno to zrobisz. No dobra, i jeszcze na szybko zasady, tutaj macie moją główkę, tutaj macie główkę Sandry, jeżeli odpowiemy dobrze, no to będzie takie pik-pik, a jeżeli odpowiemy źle, to będzie taki dźwięk X-a, no nie? No i jeżeli odpowiemy dobrze, to dostajemy punkt, jeżeli źle, to nie dostajemy. Za każdą złą odpowiedź będziecie mogli wygrać megaboxa, a megaboxy dajmy na to, że będą o tu, w tym rogu. No i jeżeli Sandro odpowie źle, to megabox dla was, jeżeli ja odpowiem źle, to też megabox dla was. A jeżeli ja wygram, to Sandra jutro na przykład robi obiad. A jeżeli ja przegram, to ja robię obiad. Także na Instagramie będziecie mogli zobaczyć. Dobra, lecimy. Dobra, mamy pierwszą broń i ja myślę, że to jest Mortis, więc raczej myślę, że tutaj zgadniemy sobie na spokojnie, bo dużo czasu jest strasznie na odpowiedź z tego, co widzę, fajnie. Więc myślę, że to jest Mortis i dokładnie zgadłem. Także fajnie zaczynamy. Na razie widzę, że tutaj są właśnie przedmioty. No to tu mamy oczywiście Pana P, nie wiem, czy tu trzeba powiedzieć, co to jest. To jest Ultimate Pana P, wiadomo, o co chodzi. Czyli jego jakby wieżyczka, która rzuca tymi pingwinkami. To było dosyć proste. O, to będzie Barley, który bardzo często rozlewa sobie swoje trunki. Możecie w komentarzach coś pisać, ile wy zgadnęliście, czy wszystko, czy nie. Ja nie jestem jakiś super znawcą w Brawl Starsa, więc jest szansa, że się gdzieś pomylę, albo może nie. To są karty, czyli to będzie Tara. Na razie bardzo, bardzo łatwy ten quiz jest. No i oczywiście link do tego quizu też wam dam w opisie, jeżeli będziecie sobie chcieli obejrzeć i zrobić jak ze znajomym jakiś test, to jak najbardziej wam go wrzucę, nie? No to Tara prosta. Uuu, to jest nowy skin do Bibi. To jest nowy skin do Bibi, którego sobie kupiłem w którymś odcinku, więc możesz sobie zobaczyć, jeżeli nie widziałeś i nie wiesz, że to jest skin do Bibi. To jest 100%, tak. Nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, ale za to punktów nie odejmujemy. Dobra, to jest Penny, czyli ta postać, która ma swoje super działko. Na razie prościutki ten quiz, on nie jest też długi, więc kurde, chciałbym, żeby mi chociaż czegoś nie zgadnął, żebyście mieli coś do wygrania. Dobra, więc Penny, tak jak zgadłem, dokładnie. O, to jest chyba lampa Aladyna, czyli to będzie Jean prawdopodobnie. Jean i jego zdenerwowany właśnie, no Jean, no w sumie czemu Jean trzyma swoją, a bo to Jean trzyma swoją lampę, no tak, ale dobrze, to powiedziałem, że to jest Jean. Ojojoj, to jest na pewno Jessie, tylko z jakimś skinem smoczym prawdopodobnie. Skinu nie znam, ale to na pewno jest postać Jessie, nie? Więc to będzie Jessie, bo to jest jej turret. Aha, to jest Knight Jessie, czyli to jest... Aha, to jest... Kurde, to wygląda jak jakiś samochód, ale to raczej jest chyba Brock, ale to będzie działko Brocka, ale mogę się przejść. Albo nie, to będzie samochód Karla zmienią. Nie, to jest działko Brocka, dobra, przegrałem, jeden punkt mniej. Ciekawe, czy Sandra zgarnie, to jest pistolet Colta, najprostsza rzecz, a pistolety dwa ma Colt, więc piu, piu. No ale szczerze mówiąc, no nie spodziewałem się, że tak wyjdzie, także no nie fajnie tutaj nam wyszło. No dobrze, zgadliśmy, to jest Colt, oczywiście, ale teraz jestem na siebie zły, bo Sandra może zrobić tutaj 100%, a ja, no ja chyba nie zrobię 100%. To jest oczywiście Dynamike, świąteczny skin do Dynamike'a, którego dziwo nie mam na swoim koncie, a dużo osób go ma. Możecie mi napisać, jak go odblokować, bo ja nie wiem, nie pamiętam. Dobra, to jest Boo, wiadomo, wszystko co związane z tym sokołem, czy jastrzębiem, czy czymś innym, no słaby jestem ze zwierząt, to będzie Boo. I Boo, dokładnie, czyli tutaj mamy dobrze odpowiedź. Niedługo się kończy ten quiz i będzie Sandra. O, to jest chyba Energizer i to będzie nowa postać, którą jest Max. Tadam. Więc będziemy to chyba mieć na razie, jak mi się zdaje. Czy to będzie Max? Dokładnie, to będzie Max. I chyba jeszcze będzie, wow, jeszcze minuta jest, dobra, to może coś... O kurde, ty, tego to nie... Poczekaj, śrubki to mi się tylko spam kojarzą, ale może to być Karl, jakiś jego ten... Dobra, obstawiam Karl, że to jest. Karl? Tak, Karl, Jezus, dobra. Uff, ale już się bałem, że to kill. A tu shurikony, czekaj, bo to będzie chyba ten... Leon, ale jeżeli jak macie mało czasu, to tak szczerze wam powiem, że ciężko jest zgadnąć, tak, no Leon, ale już mi prawie umknęły te dwie postacie, to był już taki lever hard się zrobił, a co to jest? Ej, tu nie ma zielonego pojęcia, czego jeszcze nie było w sumie? Nie mam pojęcia, nie wiem co to jest, Daryl? Nie, mecha crew, o kurde, tego bym nigdy nie zgadł. I ostatni item to będzie Poco, tutaj mi zasłania, ale ostatni item to będzie chyba Poco, więc no raczej ostatni odcinek nagrywałem, możecie sobie zobaczyć właśnie, że ostatni odcinek właśnie nagrywałem właśnie z tym skinem. Więc dobra, ja mam wynik 16 na 17 bodajże, jednego tylko nie zgadnąłem, więc jeden megabox dorzucam od siebie. Teraz patrzę już megaboxa i...
Dobra, dobra, idę po Sandrę i zobaczymy, co jak Sandrze pójdzie. Także zaraz kolej Sandry. Słuchajcie, zgadujemy. To stawiam, że to jest Mortis. Wydaje, przynajmniej ta łopata Mortisa jest ta latarnia. Wydaje mi się tak, to będzie Mortis. Słuchajcie, nie uwierzycie. O, zgadłam. Ale on mnie zamknął w kiblu, żeby mnie podsłuchiwało, czajcie? No dobra, tu mamy pana P i jego robotycznego pingwinka, więc myślę, że to jest całkiem proste. Wydaje, że to jest zaktualizowane wyzwanie. Dobrze, mamy kolejny punkcik. Zobaczymy. To jest Barley. To jest 100% Barley. Okej, tu mamy karty Tary. Wydaje mi się, że to będą karty Tary. Jest to oko charakterystyczne. Myślę, że to każdy by zgadł, także... Jestem ciekawa, czy tutaj Piotrek się gdzieś potknął już. Okej, to jest ze skina i to jest do... nie Shell, do Bibi. To zastępuje tą pałeczkę. Tak, i mamy Bibi. Proszę, jednak trochę się gra. Okej, to mamy... To może być Colta, to może być też... Penny chciałam powiedzieć, dobra, tutaj skucha. To będzie jak lampa Gina na milion procent. Kurczę, tam widzicie, pomieszały mi się nazwy postaci, wiedziałam, o co chodzi, ale skusiłam, no trudno. Może będzie pół punkta, zobaczymy. Tutaj zgadliśmy i lecimy dalej. No to jest też zwierzyczka Jessie ze skina, dokładniej smoczy rycerz Jessie. Tylko nie jestem pewna, czy mroczny rycerz Jessie, czy smoczy rycerz. No to jest z tego zwykłego. To jest, moi drodzy, wyrzutnia Broka. Chyba też ze skina. Tutaj nie jestem pewna, czy ze skina, ale jestem, ale myślę, że tak, że to... No. No i mamy, proszę bardzo. Jak na razie chyba tylko jedna skucha była. To wydaje mi się, że będzie Colt. No i mamy. A nie, nie było jednak do skinie, ale dobra, ale Colta trafiliśmy. A to jest laseczka i to będzie laseczka Dynamike'a chyba świąteczna. Tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewna, bo to może być też laseczka... A dobra, mamy to, dobra. Jestem w szoku, że jednak udaje się troszeczkę więcej zgadać. To są strzały Bu, to jest kołczan ze strzałami, który ma na plecach Bu. Ten orzeł wszystko zdradza. Dobra, na razie lecimy jak burza, jestem ciekawa, co wygrałam. Okej, okay, to będzie, mamy tu M jak Max, więc domyślam się, że to będzie ten booster, który ma Max, który daje tą szybkość podobnego. Tak, postać zgadnięta, ale nie jestem pewna, co to dokładnie jest, tak szczerze. Teraz to może być albo Jessie, albo może być Pam. Może stawiam, że to będzie właśnie teraz Pam. Nie Penny, tylko właśnie Pam. A nie, kolejna skucha. Dobra, tego się nie spodziewałam. Tego skina nawet nie widziałam. Dobra, tu mamy fidget spinner tego. Matko, zapomniałam nazwy. Leon. Leon, zdążyłam. Leon. Tak, i mamy fidget spinner. Lecimy dalej i... Ojej, co to jest? Dobra, wstawiam kruka. Tak, zgadłam! Zgadłam kruka! Dobra, tego co się nie spodziewałam. O, dobra, tutaj mam zasłonięte, a to jest miotła i stawiam, że to będzie do Poco. Do Poco zamiast gitary. Dobra, mam to. Dobra, no i są 4 megaboxy, więc 4 megaboxy możecie wygrać, wystarczy, że zostawicie łapkę, komentarz i subskrypcję, napiszecie, czy wam się podobało. No i jak powiedziałem, my z Sandrą nie będziemy mieć żadnej kary dla siebie, bo mamy remis. Ja powiedziałem, że jeżeli ty przegrasz, to ty jutro gotujesz obiad, jeżeli ja przegram, to ja gotuję obiad, więc chyba będziemy gotować razem. Dobra, no i to tyle, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, codziennie są filmy i codziennie wymyślać filmy jest trudno, więc jeżeli zostawicie łapkę, będę wam mega wdzięczny, a tymczasem do zobaczenia i widzimy się jutro. Cześć!